No i jedziemy. No, to jest. Ale zanim otworzymy paczki... Dostałem paczkę, pewnie już widzicie nawet efekty, bo jestem chyba troszeczkę płynniejszy. Dostałem paczuszkę od Logitecha, Logitecha G tak naprawdę. I słuchajcie, co się znajduje w tej paczuszce, już wam powiem. Bo w ogóle będzie konkurs, także jeszcze tego nie przewijajcie, na spokojnie. Będzie konkurs, także jeszcze nie przewijaj, jeszcze nie, zaraz będą paczki, ale jeszcze nie. Także, po pierwsze, od czego możemy zacząć, słuchajcie, dostałem tego jakże... ładnego pada, którego nawet możecie zobaczyć nawet tutaj, o. To jest ten sam pad oczywiście. I co jest fajnego w tym padzie, pewnie zapytasz. Ha, to już ci mówię, można sobie zmieniać gałki, można zmienić... Tą gałkę możesz dać tutaj, czyli jakbyś sobie grał na Xboxie, sobie po prostu dajesz to tutaj i dajesz to tutaj. Ja oczywiście, ja wolę sobie grać na PS4, także ja nic nie zmieniłem. No i jest również bezprzewodowy, także całkiem fajna sprawa, nie trzeba się męczyć na kablu. Kompatybilny z PC-tem i z PS4, także moi drodzy, na spokojnie. Bardzo fajny padzik. I słuchajcie, oczywiście oprócz kamerki jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, coś co jest naprawdę przepotężne, nie ukrywam. Te słuchaweczki, oczywiście, no w sumie te słuchaweczki. A50 Astro Wireless, które jak właśnie możecie zauważyć, są bezprzewodowe, także można je normalnie ładować, są kompatybilne z PS4. Teraz słuchajcie, Elita będzie wbijana normalnie. Mam taką nadzieję przynajmniej. Warto wspomnieć, że jest tutaj mikrofon. Jak się go podniesie do góry, to on się wycisza. No i przy okazji, jak się je podniesie ze swojej głowy i odłoży, to one się włączą, a jak się znowu założy, to się włączą. Także moi drodzy, bardzo fajna sprawa. Dziękuję bardzo Logitechowi G. I konkurs, słuchajcie, konkursik, właśnie, konkursik. Czy jesteś za darmo? Oczywiście, że jesteś za darmo. Konkursik. Takie oto bardzo ładne słoweczki od Logitecha G. Oraz... 3 takie myszki od Logitecha. Co musicie zrobić, żeby wygrać jedną z tych rzeczy? Już wam mówię. Oczywiście stawić łapeczkę w górę pod tym filmem, subskrybować również mój kanał. Przy okazji również możecie zafollowować mnie na Instagramie i w komentarzu napisać... biorę udział. Także łapka w górę, subskrypcja, follow na Instagramie, komentarz, biorę udział. Tyle. Wyniki będą niedługo, także przechodzimy do paczek. Fifie tym razem. Moi kochani, 2,5 minuty do rozpoczęcia totsów. Mam nadzieję, mam naprawdę serio nadzieję, że serwery wytrzymają. Mamy 18 paczek w sklepie. Co najmniej jedna niebieska karta, to byłoby naprawdę miło z waszej strony, drogi EA Sports. Wiem, że mnie oglądacie. Wiem, że teraz nawet mnie oglądacie, kiedy ja to nagrywam. Jeszcze chcę od razu sprawdzić, co będzie w sezonach, jakie będą wyzwania, jakie będą jeszcze też zadania, co będzie do zdobycia za karnet bojowy. Życzę wam, moi drodzy, żebyście trafili jakiegoś totca. Jeżeli jakiegoś totca traficie, to opiszcie w komentarzu na dole. Chętnie poczytam po tym, jak pewnie nic nie trafię, ale nie bądźmy aż tacy pesymistyczni. 3, 2, 1. Team of the Season oficjalnie wystartowało, co oznacza, że serwery zaraz po prostu padną. Ruszył nowy sezon. Wiem, że ruszył nowy sezon, dlatego chcę sprawdzić, co jest w tym nowym sezonie EA Sports. Co przygotował EA? Team of the Season so far czuram, ale ta karta jest piękna. O mój Boże, ta karta jest wspaniała. Nie będę go raczej robił, ale okej. O, ale jest dużo online do zrobienia, ale sztos. Kozak, nie będę musiał, znaczy i tak będę musiał Spice League, ale nieważne. Jakiś herb z wiewiórką może? Nie, jest Lisp. Pracownicy EA Sports, kiedy jest jakiś bardzo ważny event i akurat serwery nie działają. Hagi, to jest ten Hagi, chyba ten Hagi, ten synek, nie? Preza na plaży, o, bardzo fajnie, to wygląda jak ta kamerka, to co mam tutaj. Bojowa ryba, naprawdę nie ma żadnej nic z wiewiórką ani z orzeszkami. Kciuki w górę. A. Ole sztos, to mi się akurat podoba, to jest git, dobra. I no i teraz, moi drodzy, karty fabularne, GC90, GC raczej nie będzie kartą, którą wezmę, Pedro również nie będzie kartą, którą wezmę i Umtiti. Można pomyśleć nad tym kartą, można pomyśleć, dobra, także co, przejrzeliśmy cały karnecik, sprawdźmy, że jest Anderson, Felipe Anderson, uhuhuhu. Felipe Anderson, moi drodzy, otwieramy paczuszki, lecimy. No, jaką paczką zaczniemy? To jest dobre pytanie. Zacznijmy od paczki za 15 kart. W tej paczce trafiłem Messiego Team of the Year, także mogłaby się historia powtórzyć, bym się naprawdę nie obraził EA Sports. Także może zacznijmy od ekranów. To będzie plus. To chyba nie są ekrany. Zaczynamy od nie ekranów. Kurczaki. Ale jestem naprawdę mega podjarany. Ten Felipe Anderson, to jest pierwsza karta, którą widziałem, że jest Team of the Season. I jego bardzo możliwe, że wezmę zamiast Di Maria. No, może być nawet na 5 grania. Team of the Season Anderson to będzie... On już musi być dobry. On już musi być po prostu idealny. Serio. Otwórzmy sobie kolejną za 15 tysięcy monet. Z tego co pamiętam, wszystkie paczki są wymienne, więc jeśli trafimy Team of the Season, to chyba go sprzedamy. Czy to są ekrany? Znowu nie ma ekranów. To również nie jest Team of the Season. Jestem w ogóle ciekaw animacji Team of the Season, tak przy okazji, jak już widzimy te niebieskie flary. Pewnie powinna być jakaś nawet fajna, jakaś taka ciekawa, nie? Nie chcę zapeszać, ale na razie serwery dają radę, więc taki jest plus przynajmniej. 12k, 6 złotych, 6 rzadkich. Później może tworzymy jakieś wzmocnienia. Wzmocnimy sobie skład, może jakiś Team of the Season. Nie mieliśmy ekranów na razie i nadal nie mamy ekranów. To nie jest dobry... Dobry znak, mam nadzieję, że jej nie obniżyło jakoś zbytnio dropu, bo jednak pamiętam, że FIFA 15 drop był zawyżony z Team of the Season i wtedy wszyscy trafiali Team of the Season. Otwórzmy sobie wzmocnienie ligę, pewnie chyba jest jakiś tot z ligę, w sumie nie szłajmy sobie, czy by był, ale jakbyśmy trafili Mbappe, nie ma ekranów.
Nie podoba mi się to, szczerze mówiąc. Paczka za 25 tysięcy monet, wszystkie karty się świecą, także może jednak tutaj ekraniki chociaż, żebyśmy zaczęli z... Znowu nie ma ekranów, ej. Zaczynam naprawdę powoli wierzyć, że drop został troszeczkę bardzo obniżony, także niezbyt mi się to podoba. 5 złotych seria, nie wiem czy jest milik, będę wiedział jak to będę montował, ale 5 rzadkich, 5 złotych, 5 kart, 5 piłkarzy. Może teraz, może niebieskie flary ujrzy, może ujrzy Team of the Season, może ujrzy ekranów nie ma. Ja nie mam żadnych ekranów. Dlaczego? Mam jakieś wzmocnienie La Liga. Pewnie jest jakiś zawodnik z La Ligi. 10 kart, 10 złotych, 4 rzadkie i nadal nie ma ekranów. Moi drodzy, na razie paczki mam naprawdę wrażenie, że zostały obniżone. Paczka z 25k. Są ekrany. Teraz proszę niebieskie flary. Nie, ale są ekrany. Jest już plus, jest już plus. Anglia. Pickford. Tak jest, Pickford niestety nie jest Team of the Season, ale są to ekrany, także powoli wkraczamy na tę ścieżkę lepszą, gdzie już właśnie są ekrany. Czy Diamond właśnie trafił ikonę? Diamond trafił ikonę. Henry Prime. W sensie... Nie boli mnie dupa. W ogóle. Spoko, w sensie ja mogę trafić Trezegeta Prime'a, ty możesz trafić Aurigo Prime'a. Pewnie, super, to może my teraz trafmy ikonę, co? EA Sports, może teraz ja będę na tej liście od EA Sports. Złote wzmocnienie seria, w ogóle mam teraz listę zawodników, którzy są, czy wzmocnienie seria mi się przyda? Jest godzin do trafienia. Nie mamy ekranów, pewnie, niektórzy trafiają Aurigo Prime'a, a ja trafiam, nic nie trafiam. Boże, ligą jest Dembele, Dembele, bardzo fajnie, fajnie byłoby trafić Dembele, nie mamy ekranów, także... Fajnie, fajnie, jeszcze jest Simon przy okazji. Boże drogi, no. Denerwuje mnie to, no kurde, no tyle paczek zachowałem. I co? No i gówno. Ostatnia paczka z rzadkich 5 kart Bundesligi jest troszeczkę nadal zawiedziony postawą moich paczek. Naprawdę, nie rozumiem, po prostu nie rozumiem, dlaczego nie trafiliśmy nawet walkoutu. W sensie serio. Niebieską kartę poproszę EA Sports. Są ekrany, proszę was, naprawdę. Czyżby? Jest walkout? Tyle dobrze? Niemcy? O, czyli to jest, moi drodzy, Hummels. 87 Hummels. Mamy walkout, także pierwszy walkout. No nie jest to niestety Mukiele, nie jest to Gulashi. Ale no cóż, mamy walkout, także tyle, dobrze. 7 najlepszych paczek. 2 za 50, 3 za 35, 2 za 55. Otwórzmy najpierw te za 35 tysięcy monet. Już mi powoli naprawdę nadzieje zaczynają opadać i to bardzo mocno. Ale spróbujmy, moi drodzy, spróbujmy. Potrzebujemy ekranów. Są ekrany, niebieska flara, proszę was. Nie ma niebieskiej flary, są ekrany. Włochy. Bramkarz? Silig 8-4, on coś będzie kosztował przynajmniej. Kolejna paka za 35k, na razie były ekrany. W tej parze trafiłem Trezegeta. Mogę dostać ekrany, są ekrany, nic nie mówię. Nie ma Team of the Season, nie ma walkoutu. Brazylia, któż to może być z Brazylii? Elo, czyli Telesz albo Marcelo. O, Marcelo akurat fajnie, bo karta 8-5, także ta karta się nam na pewno sprzeda. Więc tyle dobrze, Marcelo niestety nie grał na tyle dobrze, żeby być w Team of the Season most consistent. Mega paczka kolejna, na razie mieliśmy same ekrany w tej parce. I jej... Wsadźcie mi tutaj Team of the Season, ekrany. Prosiłbym was. Mieliśmy same ekrany w tej partii, nie było żadnego walkoutu. Ale mieliśmy ekrany. Hiszpania, bramkarz pewnie Casillas. Oczywiście, że Casillas. Otworzymy te za 55, jestem już troszeczkę poddenerwowany, drogi EA Sports, faktem, że nie ma żadnej niebieskiej karty Team of the Season. Więc może ekrany są. Niebieska flara, proszę was. Nawet walkoutu nie ma. No czemu? Włochy, po co mi Włochy? Po co mi znowu Siligu na bramce? Jezu. Byle jaki Team of the Season, żebym po prostu ujrzał te animacje trafienia Team of the Season, to byłbym w niebo wzięty. Ostatnia paczka za 55 tysięcy monet. Nie wiem, nic nie mówię, nic nie będę mówił. Może jak się zamknę, to jej z litości mi tam da jakiegoś toca, także... Proszę EA Sports. Niebieską kartę. Bardzo grzecznie proszę. Pierwsza paczka za 50 właśnie leci. Właśnie się otwiera. Proszę. Są ekrany. Team of the Season. Proszę, to musi być Team of the Season. Musi być. Czy to nie jest Team of the Season? Jak to będzie inform? Przysięgam, jak to będzie inform. To jest... Team of the... Jest! Team of the Season! Z ligi... Day! Drugi angielski, ale jest Team of the Season trafiony. Ale dziwne flary, bo te flary wyglądały jak takie, nie wiem, srebrny inform. Ale jest Team of the Season, nawet grywalny. On jest naprawdę grywalny. Jego staty, przepraszam bardzo, to jest bardzo dobry prawy obrońca. Pierwszy Team of the Season trafiony, wreszcie. Boże, jeszcze wymienny, więc coś za niego dostanę chyba. I może jednak zakończymy jeszcze na Team of the Season. Zobaczmy.
Nie ma ekranu. Ale nie szkodzi, moi drodzy, nie szkodzi, bo trafiliśmy Team of the Seasona. To jest najważniejsze, że trafiamy tego TOTSa, co jest w ogóle dla mnie szczytem, że trafiliśmy jakiegokolwiek Team of the Season. Dziękuję wam, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o konkursie, który cały czas trwa. Dajcie mi znać, czy traficie jakiegoś TOTSa. I to tyle. Zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z kimś fajnym na moim kanale. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie.